Dzień dobry, serdecznie witam. Taka sytuacja. Mam Froniusa, falownik. On jest w tym momencie dokładnie 6-letni. W sierpniu minęło mu 6 lat. I przyznam wam się, że w tym przypadku, w tym falowniku w pracy robiłem eksperyment w postaci w ogóle nie był czyszczony, przeglądany. Oczywiście patrzyłem cały czas na bieżąco na jego produkcję, sprawdzałem w menu, czy chodzą wentylatory, ale stwierdziłem, że zaryzykuję i będę patrzył, kiedy będzie wymagał czyszczenia. To miejsce, to pomieszczenie jest w miarę brudne, ponieważ tu spawamy, szlifujemy metale i tak dalej. Jak widać, podłogi też nie ma. Tutaj jest normalnie wylany beton. W domu mam taki sam falownik, tylko większej mocy. Tam, jak pamiętacie z wcześniejszych filmów, był on przeze mnie czyszczony. I w końcu, tydzień temu nastąpiła jego awaria. Zatrzymały się wentylatory chłodzące i Fronius wysłał mi maila automatycznie, że z powodu przegrzania musi obniżyć moc pracy. Zobaczcie proszę, jak wyglądał w środku, co trzeba było czyścić, jak szybko poradziłem sobie z awarią. Zapraszam na film. W takim miejscu jest falownik, że się niestety mocno kurzy i mamy awarię właśnie z tego powodu. Zobaczymy test wentylatorów. Ten w ogóle nie działa. Ten też nie działa. Po czyszczeniu